Kraków wybudował studio telewizyjne za 10 milionów złotych, w których przeprowadza wywiady z prezydentem. I te wywiady mają po 20 wyświetleń. A Włodek mówi, że warto się głodzić. A na samym końcu mówimy o tym, co wydarzy się i kiedy będzie 2000 odcinek Lekkostronniczego. Zapraszam. Witam Państwa w nowym programie publicystyki Tętno Pulsu. Hello, Lekkostronniczy. W dzisiejszym odcinku wywiad z kimś bardzo specjalnym. Zapytamy go o to, jak spędzi nadchodzące święta Wielkiej Nocy, co lubi w swoim żurku i co uważa o nowej piosence Roxy Węgiel. Karol Paciorek. Hello, Lekkostronniczy. To nazwa naszego programu. Ale ten program nie mógłby istnieć bez was, naszych widzów. To dzięki wam. My mamy pieniądze na to, żeby robić właśnie ten program. Zbudowaliśmy studio za 10 milionów złotych i to, co widzicie, jest efektem waszych pieniędzy. Jak wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach. Dajcie łapkę w górę. Are you sure about that? Oni to naprawdę tak robią? Nie, ale tak to jest. No to świetnie. Włodek przyjechał... Ja przyjechałem z Krakowa. Ja jestem prosty chłopak. Z Krakowa, ja szkalować Kraków. Ja jestem prosty chłopak. Widzę Warszawę, przyjeżdżam. Widzę Warszawę, przyjeżdżam szkalować. Nie, jestem prosty chłopak. Tak naprawdę to planuję kiedyś w przyszłości mieszkać w Robczycach, ale dopóki jeszcze mieszkam... w Robczycach? Jechowce! Ale dopóki mieszkam w Krakowie... To jest kwestia tego typu. To moje pieniądze, to jest podatków, które idą do samorządu, idą do Krakowa. Podatki, podatki, witajcie podatki. Co z tych pieniędzy można zrobić? Ano tak. A właśnie, wyliczmy rzeczy, które można zrobić z pieniędzy. Zabetonować rynek. Nie, a jeśli ktoś chce mieć park, to niech idzie... To niech jedzie do lasu. Jedzie do lasu. Po chuj mi las. Można z moich pieniędzy za 10 milionów zbudować fantastyczne studio telewizyjne w Krakowie, które będzie propagować aktualne cele samorządowe, prawda? I nie zapominajmy, że przecież można zorganizować Igrzyska Europejskie w Krakowie Małopolska 2023. To ja nic o tym nie wiem, że to będzie, a to będzie teraz, tak? Igrzyska, tak, one się chyba zaczynają tak, 21 czerwca. To wszystko z twoich naszych. To są nasze pieniądze, proszę pana. Zawsze na tropie skandali krakowskich jest strona krowoderska.pl. Tak? Nie, kto to prawda? No tak. Stary, zawsze jak coś nie halo, to, no to zawsze, zawsze to się pojawia na krowoderska.pl. Ruskie trole. Na bank. W każdym razie, jest nagłówek, to się nazywa. Ekipa Machowskiego wydaje 10 milionów na studio na wynajem. Zrobili 33 złotych. Brawo! Brawo, Włodeczku. Super. Bo poprosili ich o informację, w sensie, że wydaliście 10 milionów. KPF wydało 7,3, ale potem jeszcze 2,9 milionów dołożyła spółka Kraków 50-20. Nie wiem, czy ale zatrzymajmy się, bo ja w ogóle jestem zielony w tym temacie. Czyli tak, czyli mamy... To co ty mówisz? Miasto Kraków. Ty mi to mówiłeś w ogóle, jak byliśmy w Leżajsku. Ty mówisz, słyszałeś, że Kraków ma swoją telewizję? Takie TVP tylko tak, tak, ale ja nie widziałem, że wydali 10 milionów. Wiesz, dla mnie no telewizja... No nie może być byle jakie, stary. Poczekaj, właśnie, poczekaj. Jakie. No właśnie, ale poczekaj. Jak jesteśmy w Robczycach i byliśmy w siedzibie TV Robczyce, no to jest to telewizja jakby mająca budżet adekwatny do tego miasta, czyli mają kilka kamer, mają kilka komputerów, mają stanowisko z green screenem, żeby nagrywać newsy, robią to na YouTube'a. To nie kosztowało 10 milionów złotych. Kraków jest większym miastem, więc jasne, że wydali więcej pieniędzy, ale żeby wydać 10 milionów na telewizję, której nikt nie ogląda... No daj pan spokój. Ja bym może tam zaaplikował do roboty. Jakie studio dojebane? Władze Krakowa przekazały miejskiej spółce Kraków 50-20 co najmniej 60 milionów złotych. Spółka jest odpowiedzialna. Czemu nam nie dali? Poczekaj, spółka jest odpowiedzialna za stworzenie i funkcjonowanie drugiej. Czemu nam nie dali? TV, bo już nie było. 6 nam niech bilionów dadzą. Już... Biliardów. Dwa ostatnie odcinki, jak wynika z YouTube, obejrzało 0 osób, stary. Nawet oni sami nie sprawdzają, czy to działa. Ale szanuję jednak troll, stary. Że koleś napisał 0, w nawiasie 0. Stary, nawet jak wrzuca. Montażysta, czy tak, czy to by się wrzuciło, to jest wtedy 1. Ja wiem, bo działa na YouTubie. Wtedy jest 1. It's true. Ja widziałem to, bo ten fragment był w ogólnym wydaniu. I stary, jak to oglądałem, pierwsze miasto, że nie było, wiesz jakie? No. ABTV 2010. Tak? Oni dają, stary, do głównego wydania takiego ogólnie informacji z danego, takie wiadomości. Tak, tak, tak. I to był ten fragment. Dają, stary, takie takie jakby skity, nie, bloopersy. I what the fuck is that? Tak jak my robiliśmy, stary, jak mieliśmy budżet z jajo, wielkie jajo, no. Tylko że to za większe pieniądze, nie? Dawaj. Marzec za nami, czas na kwiecień, my zachęcamy was do tego, by... Kogoś spoko gada. A wiesz, dają, jak się poślizgną jeszcze raz, podejście Marzec za nami, czas na kwiecień, my zachęcamy was do tego, by nowy miesiąc otworzyć w Towarzystwie Kultury. I właśnie w tym, by ten czas dobrze zaplanować, pomoże wam Hello Ładnie Kalendarium. Zebraliśmy dla was garść kulturalnych zaproszeń na... Pierdolę.
Po co to dajecie? No. Po to się robi te podejścia, żeby tego nie dawać. Nie, ja i to nie jest na końcu startu, nie powiem na końcu ja programu. Więcej. Po to się wydaje 60 milionów, żeby takich rzeczy nie było. Dokładnie, płaci się komuś, żeby to zrobił. Znaczy ja się cieszę, że się dobrze bawicie, bo to jest super ważne. Żeby pan sobie głowy nie rozwalił. Super ważne, żeby się dobrze bawić, naprawdę, jasne. Nie, to w ogóle nie jest ważne. To nie jest ważne. To w ogóle nie jest ważne. To w ogóle nie jest ważne, żeby się dobrze bawić. Ważne jest, żeby dostać dobre pytania w wywiadzie z samym sobą. O właśnie, bo Włodek mi powiedział, Karol, tego nie klikaj, nie możesz tego klikać. To rzecz, bo to jest znalazłem jeszcze duże. W części programu zawsze zapowiadamy wywiad z kimś wyjątkowym. To może być kimś wyjątkowym. Ja pierdolę. Będzie formuła, ponieważ gość jest dziś z nami w studio. Wow. Dziś specjalnie dla nas, tuż przed świętem, specjalnie. Prezydent miasta Krakowa, specjalnie profesor Jacek Majchrowski. Zapraszamy na rozmowę w imieniu Ani Hebdy. Specjalnie dla nas. Bum, kuleczki. Jeszcze zanim przejdziemy, bo to wszystko musimy to zanalizować porządnie. Oj, tu siedzą. Matko Bosko. Jedna rzecz. Scenograficzna, bo będziemy zaraz o Jacku wszystko tak. Panu Jacku, przepraszam. Jak stylistycznie, bo to jest telewizja lokalna, tak? Ja wiem, że ona jest w necie dla wszystkich. Ona jest tak bardzo nijaka, bo tu jest dużo grafik, które są... Do dupy! Czemu to takie jest, nie? Czemu to jest blob? Czemu to wszystko jest jakimś blobem? Tu blob, tam blob, tu jakieś... Co to znaczy blob? No, że taki taka bez... Kula bez konkretnego, znaczy, wiesz, no, obiekt tak bez... Taki... pomysł na to, na pewno był ktoś, kto... To jest najbardziej bezkształtna rzecz, wiesz o co chodzi, bo to jest, wygląda jak plama. Witam was serdecznie. Witam. Dzień dobry, panie Dzień prezydencie. Dobry. Cieszę Dzień dobry się. Państwu. Dzień dobry, cieszę się, że odwiedził pan nas w Hello Kraków. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o polityce. O, okej, to na tym urwę, nie będziemy rozmawiać o polityce. O! Cieszę się również, że nie będziemy dzisiaj rozmawiać o polityce. I miałam zapytać, czy pan prezydent też się cieszy. Teraz jest taki czas, że spędzamy z rodziną więcej czasu. Pan prezydent zapewne też, czy rodzina się cieszy? Wszyscy o tym wiedzą, że pan prezydent jest pracocholikiem i że często wychodzi z urzędu o godzinie 21. No, właściwie. Już jest a nawet czas czasem, wolny, jak są takie trudniejsze dni, to o 22 pan wychodzi, prawda? Barszcz czerwony czy grzybowa? A co w tym roku na pana prezydenta talerzu wylądują? O, daj pauzę. Ja to mam w oryginale. Dla porównania, bo to jest dokładnie to w telewizji publicznej, w pytaniu na śniadanie. To już jakaś przeróbka, ale to jest dokładnie to. Powiem, jak wyglądają pana poranki. O. Kawa, herbata? To jest dokładnie to. No, nie, po prostu herbatę w ogóle nie piję, kawę. A poza tym, no to wszystko to trzeba zrobić rano. Nie rozmawiajmy o polityce. Chodzi o takie rzeczy bardziej lifestyle'owe. Jak pan odpoczywa? Mazury czy góry? Karol, choinka sztuczna czy prawdziwa? Stare rzeczy? Tak nie. Choinka sztuczna czy prawdziwa? Wiesza pan prezydent bombki czy bańki? Ja bombki na przykład. Stary, to wygląda jak sketch. To wygląda jak sketch. To ja bombki na przykład. To jest śmieszniejsze niż SNL Polska. A to się nagrywa? Tak. A to no comment. Tak, ja bombki na przykład. A pan? Ja bombki. Bombki. Ja bombki. Ja bomb... Bańk... Bomb... Choinkę mam też sztuczną. Sztuczną? Sztuczną mam. Ja to, wie pani, ja lubię naturalną, ten zapach igieł. A, bo ja bombki. Bombki. Chciałbym. Chciał. Kiedyś przyjdę do tego panowie. Żebyś miał serię tak... PS5 czy Switch? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo, że niedobrze. Panie prezydencie, ja jako mieszkaniec Krakowa przez... Ile tam mieszkałem? 8 lat. Bardzo serdecznie panu chciałem również ze swojej strony podziękować za udział w tym wywiadzie. Ale ja nie chciałbym, żeby pani poczuła, że to... Ja właśnie mówię. Celowo w ogóle o pani nie mówię. No, pani super. Pani super. Dla dobra pani, swojego i ja nie pani potrzebuję super. Procesu. Nie, bo pani super. Być może pani dostała pytania. Nie! To niemożliwe. Wiesza pan prezydent bombki czy bańki? Pani nie zastanawiałem się. O ile w ogóle pan prezydent wiesza? Nie wie pani, wieszam. Ja już to ubieram, właśnie dzisiaj po programie jadę ubrać choinkę. Ale to jest ten sam vibe co Kaczyński, stary. To jest dokładnie ten sam wywiad. To ja jestem zwykłym człowiekiem tak naprawdę. Ja teraz obronię trochę diabła. No, ja jestem za. Muszę pominąć te miliony wydane na studio. Bo z trzeciej strony myślę sobie tak, że jeżeli że prawdopodobnie każda telewizja lokalna sfinansowana przez miasto, kiedy zaprasza urzędującego prezydenta, który de facto podpisał finansowanie tej telewizji, zrobi mu taką laurkę. Prawdopodobnie zawsze tak jest, nie? I to jest też program lifestyle'owy, więc też jakby jestem w stanie to pojąć. Tylko, że tutaj trochę chyba ktoś mógł powiedzieć stop w pewnym momencie. Może jakby... Ale jaka jest korzyść z tego, że jest
to studio i oni sobie tu rozmawiają w tym studiu. Być może chodzi o te igrzyska. Dużo lepsze wizerunkowo byłoby dla pana Jacka, gdyby żeby po prostu odpalił nawet kamerkę w laptopie albo w telefonie. Siedzi w tym swoim biurze i mówi, że wiecie co, niedługo zbliżają się święta, Wielki Noc. Chciałem wam po prostu życzyć, żeby to był miło spędzony czas. Z mojej strony to, co my planujemy z rodzinką, to idziemy. A jaki są jeszcze, jaki jest najpopularniejszy film na kanale? Tego maszynisty, natomiast nie... No i to jest spoko. I to jest spoko, w sensie materiały o maszynistce... No, ale to można zrobić za 3000. No, raz o 5. Jechać, no to się zaczyna hamować. Natomiast, no tak, nie zatrzymamy się. Ale to są materiały, które bym widział w lokalnej telewizji, dokładnie. Jak pracuje taki człowiek? Co się dzieje w urzędzie naprawdę? Gdzie idą, wiesz, jak wygląda sortownia? Nawet, wiecie, że takie materiały się klikają jak jak sortować śmieci? W sensie, wiesz, jak są sortowane śmieci? Przecież się klika. Nie potrafią w ogóle sortować śmieci, stary. Wrzucają do jedynki. Wrzucają karton... Do pana Jacka. Nie, to u mnie w bloku. No to pan Jacek mógłby zadziałać. Co miałby? To trzeba uświadamiać. Zburzyć. Wiesz, no przychodzę i jest kosz na plastik, jest kosz na papier i jest kosz na zmieszane, nie? I w koszu na plastik jest cały zajebany kartonami. I w sensie, i troszkę takich też plastikowych, nie? No to trzeba mieć w głowie, i wiesz, i to nie jeden raz, nie dwa. A nie, idź pan. Kiedy ostatnio jedliście, nam powiedzcie? Ja zawsze chętnie opierdolę coś na ciepło. No ja przed nagraniem... Wasz ostatni posiłek. Ja wciągnąłem kromkę właśnie, czy bułkę wciągnąłem przed nagraniem. A to było tu, tak? No, zjadłem sobie bagietkę. A jeszcze wcześniej przed nagraniem? Mogę powiedzieć z czym? Z hummusem pewnie. Bagietka. Z bagietą. Pieczona marchew, ogóreczek, majonez wegański i chyba tyle. No i dobre. No a przed tą kanapeczką, kiedy był ostatni posiłek? Rano dzisiaj. Też jeszcze rano dzisiaj jadłeś? 15. Zjadłem przed chwilą kanapkę i zjadłem śniadanie, jest 15, no! Nie, bo ludzie tego, niektórzy wiedzą, ale nie wiedzą. Włodek, jeżeli chodzi o nagrania, ma bardzo taką... Ja rzadko jem. Strict dietę, tak czyli... rzadko. Nie, czyli jem, potem są nagrania aż do końca i dopiero potem jesz. A też mógłbym nie jeść na końcu. I tak samo, albo nawet bardziej, ma Chris Martin z zespołu Coldplay. On je raz dziennie. I jak ja miałem ten etap, co mówiłem, że jadłem 3 dni, nie jadłem, to właśnie za sprawą Chrisa Martina i wywiadu z nim. Z tymże. Tak, bo widziałem wywiad z Chrisem Martinem. To ileś tam lat temu, 7, ile tam to było. Aha. I on tam mówi właśnie, że robi takie dzienne głodówki, że dziennieje. I potem znowu one są zdrowe, to jest dobre. I stwierdziłem, że to spoko. To takie dzienne, chyba zrobiłem parę takich, że tam dziennych, a potem stwierdziłem, że zrobię... dzienne, rozumiesz, 24 godziny. Tak, że raz dziennie jesz. No, że tam... No 24 godziny. A potem 3 dni, nie? I to było właśnie przez Chrisa Martina. To było spoko. Naprawdę. I pomyślałem, Karol, że mógłbym cię w takim razie zaprosić do wyzwania, żeby wspólnie nie jeść przez 3 dni. Nie. Dobra, mogę cię zaprosić, Karol, na dzienną głodówkę. Nie, możesz mi zaprosić do restauracji. A dlaczego nie na dzienną głodówkę? Czy po prostu zjesz się na przykład, wiesz, po południu jednego dnia i dopiero sobie będę też po południu. Nie wiem, że powinienem to robić. Karolina robi... Nie powinieneś, możesz. A ty nie, powinienem, bo to jest zdrowe. No to dawaj jeden dzień, co to jeden dzień ci przeszkadza? Ale ja lubię jeść. No Rachel. Wiesz, jak dobrze ci będzie sobie jedzenie smakować po głodówce? Dobrze smakuje jedzenie po głodówce. A wiesz, jak dobrze mi normalnie smakuje jedzenie? Z jedzeniem po niejedzeniu jest jak z niejedzeniem cukru przez dłuższy czas i potem jak, w sensie jedzenie zaczyna smakować lepiej. Ja wiem. W sensie, po takiej głodówce, choćbyś zjadł stary totalny syf, to masz wrażenie, ale dobre. Ale ja mam słabą wolną wolę. Ty nie masz słabej wolnej woli. Mam słabą wolną wolę. Są sektory twojego życia, w których masz słabą i są sektory, które masz wolną. Żeby biegać, tak to jest biegasz. No to jedzenie w takim razie zajczy się do słabych. Ja mam, nie... Wczoraj wieczorem sobie siedziałem, chciałem coś jeszcze obejrzeć, nie? I tak, wiesz, jest 20 i muszę sobie tak, kurde, jutro lesy. No ale coś sobie... Coś sobie puszczę. Spuszczę? Tak, no film. Zaczęliśmy oglądać Mulholland Drive. Zaczęliśmy oglądać... Na projektorze? Tak. Dobrze się ogląda na projektorze? Siedzisz tak krzesełku dalej? Nie, jest kanapa już, nie. I zacząłem, wiesz, i poszedłem do tego i wziąłem, wiesz, tam te... Piwerko? Chrupeczki, no i wiesz, to jest oglądanie, nie? No nie, ja mam to, do jedzenia ja mam bardzo słabą wolę, bardzo słabą, nie. Stary, ja? Mój idealny ja? O, to zróbmy tak. Mój idealny ja jest zdecydowanie... To zróbmy tak, że ty zrobisz coś, co jest dla ciebie trudne, na przykład to, a ja zrobię coś, co jest dla mnie trudne, na przykład bieganie. Ale ja nie chcę tego robić. Stary, kurwa, ludzie się motywują nawzajem wzajemnie od lat. Ale ja już biegam, popatrz, bo ja już biegam i jeszcze musiałem się głodzić, no. Do tego dnia mógłbyś nie biegać. No, a nie, ale bieganie to już jest jestem za daleko w tym procesie, żeby tam... Daj znać, jak będziesz gotowy. Jak będę gotowy, to dam znać, chętnie, ale właśnie. I teraz w artykule, który znalazłem, okazuje się, że Chris Martin, po którym Włodek zaczął robić głodówki, z kolei zainspirował się Bruce'em Springsteenem. No i bo Bruce Springsteen, pomimo swojego wieku, bo on młody nie jest... A 73, sprawdzałem wczoraj. Tak? Tak. No, powiedział, że je raz dziennie. I Chris Martin, jak się o tym dowiedział, stwierdził, dobra, to ja też będę jadł raz dziennie. Ale to od dawna je raz dziennie, Bruce Springsteen?
Nie wiem. Bo też to jedzenie raz dziennie jest też pożyteczne na to, że się nie je na noc. Na przykład tu on widzi, mówi o czwartej je, ostatni posiłek, czy ten jeden posiłek. Czyli też się nie zapychasz tam o 20, nie? Jasne, nie, to w ogóle jedzenie na noc nie jest dobre. Też jak to się byłem, napychanie się na byłem, noc. Jak byłem na rekolekcjach, to mieliśmy posiłek ostatni chyba ktoś koło typu 16:50, 16:30. A śniadanie? Siódma? Nie. Właśnie coś, to było szósta albo piąta, coś. Aha, że rano, wcześniej. A, no to było źle, bo byłeś przestawiony, po prostu jakby... No, rano. No nie wiem, to nie jest dla mnie. Ja już biegam, ja mam pracę, ja chcę... Znaczy, to super, ja chcę, że biegasz. W ogóle ja chcę trochę przyjemności. Ktoś inny, kto nie biegał, to się powiedział, że on jest bardziej fanem, że lepiej niż mniej jeść, to po prostu się więcej rusza. To ja to mówiłem w lesie. Ale to jeszcze, to nie tylko... To ja jestem tego samego zdania. Ja po prostu... No bo tak mówią ludzie, którzy nie mają problemu z tym, żeby biegać. Sąsiedzi. A jak ktoś ma problem, żeby biegać tak jak ja, to zawsze powiem, nie, no to wolę mniej jeść. Bo to nie jest dla mnie problem wtedy, nie? A pewnie dla ciebie mniejszy problem jest biegać, niż mniej jeść. Więc każdy znaczy, ja widzę więcej benefitów. Każdy mówi to, co mu łatwiej. Tak, a poza tym ja widzę więcej benefitów z biegania, no bo to jest nie tylko... No tak. To nie tylko no, ale o to, ja bym nie schudnąć. Mógł, bo ja mam chore kolana. Ja nie chciałbym sobie popsuć kolana, wiesz, na stare lata, bo to jednak też jest ważne, ja mam dzieci, będę musiał je nosić, jak będą starsze. I tory były. Jakie szkoda, były to? Szkoda psuć. A podwozie? Podwozie też było złe. Wiesz co, to nie jest śmieszne, Karol, po prostu szkoda sobie psuć kolana. Ale to jest prawda, akurat tu masz rację. No można sobie zepsuć kolana biegając, to na pewno nie na duże. Na przykład nie zepsujesz sobie kolan leżąc na łóżku. To prawda. Nie zepsujesz sobie kolan. Nie zepsujesz, ale jak wstaniesz z tego łóżka, to możesz już nie mieć kolan. Zanim zaś z wami się pożegnamy, zanim was zostawimy w objęciach weekendu, zanim powiemy cześć czołem, to mail, który wysłał do nas Mikołaj. Mhm. I Mikołaj pyta. Panowie, bardzo ważne pytanie. Kiedy i gdzie benefis z okazji 2000 odcinków, bo muszę wolne w pracy znajdować? I teraz ja myślę, że możemy powiedzieć... No nie mam konkretów jeszcze. No, właśnie dlatego mówię, że możemy powiedzieć, że pracujemy bardzo intensywnie. Tak, no, bardziej inni niż my. Znaczy, bardziej... Ale tak, dzieją się rzeczy. Dzieją się rzeczy, żeby odcinek 2000 się odbył w formie takiej jak nigdy dotychczas. W takiej formie jak jeszcze nie było. I to, co wiemy na pewno, jeśli się odbędzie w jakiejś takiej formie, takiej zorganizowanej, to na pewno w Warszawie. Tak. Kurwa! Tak jest! Puuu! Ja ubolewam, że nie żartuję, ani nie skrzyżowałbym okay. Gdzieś. Planujemy to na początek czerwca. Na sam początek planujemy, czerwca. Planujemy, ale... Takie są plany na dziś, a już tak. W sumie tam już 2 miesiące zostało, nie? Natomiast więc... jak będziemy mieć pewną datę, zaklepane miejsce, to wtedy na pewno no będziecie pierwsi, no bo to wam będziemy o tym oczywiście mówić. Damy wam znać, żebyście mogli już się na to wydarzenie zapisywać. I jedno tylko to, co mogę powiedzieć, tam będzie ograniczona liczba miejsc. To jest ważne. Tak, no chyba, że jesteśmy tak popularni, Karol, że Torwar byśmy wypełnili. To nie bierzemy narodowego jednak? No narodowy, może być dobra, narodowy. Nie spoilujmy. Ergo Arena też jest okej. Okay. Trzeba się jakoś to zrobić w narodowym, no, ale nie w tych salkach konferencyjnych. Nie, no normalnie, na narodowym. I przyjechałoby 30 osób. Tak, jak się macie? Nie, jest tak, jak się macie? Jak się macie? Macie. Hej! Nie będę tak sobie. Teraz. Łapy. No, więc Mikołaju, tobie i wszystkim pozostałym, tak, rezerwujcie sobie początek czerwca. Będziemy wiedzieć co i kiedy, to damy znać po prostu w jakimś normalnym odcinku RS-a. No nie jedno. Dlaczego on nie obejrzy tego? Myślę, że nie w jednym. Nie w jednym. Ale to jeśli będą wejściówki ograniczone, a będą. To się rozejdą stare w jeden dzień. A jak się rozejdą w 15 minut? No to ten, kto pierwszy, ten lepszy, dlatego trzeba oglądać wszystkie odcinki Lekkostronniczego, bo kiedy o tym powiemy, nie wiadomo. Wtedy powiemy. Będzie, to będzie. Także trzymajcie się ciepło. Kiedy będzie? Jak będzie, to będzie. Dokładnie. Gwarancja do bramy. Trzymajcie się ciepło i bądźcie lekko stronniczy. Ladies and gentlemen, the weekend.